Witamy pięknie na dzisiejszym filmiku, ja jestem Frizz, jest ze mną Łuki i Trąba. Wujek Łuki. Dokładnie, i słuchajcie. Trąba. No. Dokładnie. Ostatnio robiliśmy ogłoszenie, właściwie to ja robiłem, że szukamy ludzi do współpracy z nami. Do pracy z nami, do działania z nami. Szukaliśmy montażystów, kamerzystów i fotografów. I dzisiaj wybierzemy montażystę. Wybierzemy przynajmniej jednego montażystę. Chociaż jednego, jak nam się spodoba, jak cokolwiek. Nie no, bo inaczej Alvin nie dożyje długo. Nie przeżyje już. Jesteśmy zmuszeni do nagrania tego filmiku, bo Alvin już zrezygnował z higieny osobistej. W każdym razie, jeżeli chcecie więcej odcineczków z zatrudniania widzów, to zostawiajcie łapy w górę. Dużo nam potrzeba ludzi, tak? Dużo łap musi być. Ale nie, serio, dzisiaj słuchajcie, zatrudnimy sobie, no widza na pewno, bo skoro oglądał film, to jakoś na niego musiał trafić, więc pewnie ogląda, więc zatrudnimy dzisiaj widza. No i za każde 30 tysięcy łap zatrudniamy kolejną osobę. A za 100 tysięcy zwalniamy Łukasza. Nie. 100 tysięcy łapek i zwalniam Łukasza, ale 150 tysięcy jednak zostaje. Mamy, słuchajcie, 3 filmy od montażystów, którzy nam odpowiedzieli. Wybraliśmy sobie jakąś tam główną taką bazę. Zacznijmy może. I im wysłaliśmy filmy, film, który z Trąbą nagraliśmy, taki głupkowaty. Ten film był o niczym, on był tak głupi, że to jest niewiarygodne. I sami go nie oglądaliśmy, więc ja będę w trakcie filmu też wam nadmieniał, dlaczego pewne rzeczy zrobiliśmy. Bo niektóre były bardzo przemyślane po to, żeby sprawdzić, jak ci montażyści będą sobie radzili. Jak się zachowają, nie? Tutaj mamy głośnik, więc mam nadzieję, że będzie dobry dźwięk, jak nie, no to trudno. Lecimy. Pierwszy filmik, poprawka Przemysław. Przemysław Gringer. Pojawiłem się i znikał, taka rola magika. Siema, Rodzki, witam was na dzisiejszym odcinku. Ja jestem Frizz, to jest Matki Kubalski. Uwaga, słuchajcie, Trąba ma schowane coś pod kurtką. Matki, pokaż mu, uwaga. Przyjdź do subskrypcji. O, nie ma go. Trąba, pokaż mu. Klikajcie w niego, klikajcie szybko. No i zniknął znowu, klikajcie, szybko. No, dobrze zrobi, dobrze zrobi. To mi się podoba. I fajnie, nie znikam, fajny efekt dźwiękowy. Słuchajcie, też wytłumaczę, my tym wszystkim montażystom powiedzieliśmy: dobra, macie tu nasze pliki, których używamy, róbcie. W moim stylu, tyle. Takie mieli wytyczne. Dobra, lecimy dalej. Wow, man, ale to było ostre, subskrybujcie oczywiście kanał. No i co? Wbijajcie do nas na Insta. Teraz macie przypiętego mojego Instagrama, Instagrama Trąbki Bąbki. Trąbki Bąbki. Pierwsza trąbka będzie żyć. I dzisiaj robimy dymy, zobaczcie, to zniknęły te Instagramy w też taki ciekawy sposób. Przypięcie nie było tak idealne, ale było. No, które było źle stajmowane. Miałem wrażenie, że było też przypięte do twarzy, a nie do gdzieś koszulki. Ale nie wyjechało poza obrys tak naprawdę. No, było w porządku. Zobaczcie to, tu jest druga kamera, patrzcie na to. Widziałeś te dymy? Fitoka. Tu wymyśleliśmy cokolwiek, nie? Dwie kamery były, żeby oni mogli sobie ci montażyści przeklikać. Patrz, trik klapkiem. Mam wrażenie, że za mało trochę tej drugiej kamery. Tylko raz ją dał, jak o niej wspomniałem. Dobra, Trąba, teraz 3, 2, 1, jesteś smutny. Czy jesteś smutny, Mati? Bo mam dziurki kiedy ja. Bo mi się zrobiły mi się. Nie wiem kiedy. Ej, całą koszulkę na sobie! Mam dziurki tutaj dwie! I zrobimy się nie wiem kiedy. Dymy challenge, więc idziemy po łapkę i robimy z łapką ostre zabawy. Więc słuchajcie, zobaczycie to oczywiście w slow-mo, bo my jesteśmy slow-mo guys. Oh, man. Ej, to slow-mo jest strasznie słabe, mam wrażenie. W sensie za mocne jest to slow-mo, bo on to nagrywaliśmy w 120 klatkach, więc wystarczyło spowolnić 4 razy, czyli o 25, zostawić na 25%. No to poradziło, słuchajcie, Trąba nie wie, że go nagrywam. To jest prank na Trąbie, Ej, Mati. No? Idziesz może na zawody? Ale jakie zawody? Chcesz się dowiedzieć? Piciu wody? Nie, jakie zawody? Chcesz się dowiedzieć jakie? No. Wyciągnę ci to z wody. O, prank! Dobry prank, co? Ale go szukałeś. W górę i kolejny prank na Trąbie. A my lecimy tam. Co? Tutaj jakiś like się po prawej pokazał w ogóle bezsensowny. W górę i kolejny prank na Trąbie. Tego nigdy, nie, no to bez sensu. Ja bym tego nigdy nie zauważył, gdyby nie był dźwięk. Mówię, co to za dźwięk? I tak patrzę, co mi z ekranu coś ucieka, co jest w ogóle, nie? To słabo. W gruncie rzeczy jest git ten montaż. Do poprawy, ale jest w porządku, widzę tu potencjał. Ale dobra, lecimy dalej. Jest dalej. W dobrą stronę. Tylko brakuje takich moich momentów. Ja zawsze jak montujemy filmik, to często usuwam muzykę. I tu, a tu muzyka leci cały czas. Dzień dobry, czy zastałem Norberta Ufana? Kurczę, porozmawiamy sobie dzisiaj chyba troszkę UFO, bo ostatnio rozbiło się pod Krakowem. W sumie nie wiadomo z jakiej przyczyny. To było zjawisko paranormalne, ale... UFO zrobione dobrze! Pokażę wam, jak się znika, patrzcie.
pokażę wam znika. Ciekawe, co to zrobił, aż jestem tak ciekawy tego. Patrzcie na to znika, w tym momencie to jest legit 100%. Uwaga, patrzcie. Co? No, nice. Zrobili to! Nice. Zrobili to! Nice. To było ogólnie bardzo łatwe do zrobienia, ale... bo tylko trzeba było jakby ekran maskować na pół i tyle, ale jakby szczerze, o co chodzi, a jakby ja w trakcie nagrywek nie tłumaczyłem im nic, tylko to robiłem. Czyli mówię, zniknę i tyle. Oni mieli materiał, gdzie ja mówię, że zniknę, a ja tam jestem. Nie, no dobrze. Dobrze, i zrobił zooma i później uciął do normalnego fragmentu, jak ty już, jak mnie już nie było, bo ja wyszedłem szybko za drzwi. Dobrze to zrobił. Ej, dobry ten montażysta. Dobrze jest. Nogi, i chyba bardzo szybko nam odpisał też, nie? To też wszyscy, było ważne. Których dzisiaj wam pokażemy, odpisali tak naprawdę po dniu, więc to jest dla nas bardzo ważne, bo znaczy, że też byli mega zaangażowani w to, chcieli. No to musisz kupić koniecznie patobuty z firmy Nike. Pokazał dupę? To wszystko oszczerstwa. To był prank. Muzyka tutaj w ogóle nie pasuje, ani trochę, jest taka zamulająca, że to jest... Chcesz być amerykańskim raperem, zakłada się o to... Jakimś zerem. Zakłada się o to coś takiego... Ej, bardzo nawet bilę, ej, ty bez kawałek ten pit, kurde. Ale to trochę słabo było zrobione. Za długo też. A bo my tam jeszcze śpiewaliśmy w ogóle, nie? 80 milionów łap w górę i kolejny odcinek z trąbą, inaczej go nie będzie, więc musicie zostawić łapkę w górę. No i co? Wysmarkałeś się w rękę. Łapka w górę! Łapcie chmurę! Ogólnie, to powiem tak, montaż jest potencjał. Jest potencjał, powiem więcej. Alvin jak montował na początku, mam wrażenie, żeby jakby mu tak dał surówkę, to nawet by to może gorzej trochę zmontował. Też od wydaje. Tej osoby. Alvin się bardzo dużo nauczył. Alvin to też zrobił bardziej w swoim stylu, więc... No, ale spoko jest, naprawdę. Jest w porządku, no. Dobra. To jest okej. Jest spoko montaż, teraz słuchajcie, polecimy z filmem numer 2 od Szymona. Oglądaliśmy ten filmik od Szymona, słuchajcie, do drugiej minuty. I jest dużo słabszy, pokażemy wam dlaczego. To jest Mati Trąbalski, Bombalski. Teraz uwaga, słuchajcie, trąba ma schowane coś pod kurtką. Mati, pokaż mi, uwaga. Przyjdź do sukcesu. Ten? Nie ma go. Trąba ten przycisk niewyraźny. No i wydaje mi się, że jest specjalny, tak? Jest, no jest kiepsko zrobiony. Co więcej, zaraz będą Instagramy i one są już na maksa kiepsko zrobione. Wbijajcie do nas na Insta. O. Teraz macie przypiętego mojego Instagrama i Instagrama trąbki. No one są. Są do ekranu, nie do nas i... Nie są w ogóle przypięte, są po prostu narzucone w miejscach, tak. Gdzie się pojawiliście. Tak. Zobaczcie to, tu jest druga kamera, patrzcie na to. Wow, man! Widzieliście? Tu nie ma dymu w ogóle, się nie zdarzyło, no. Nudny skok. Nikt tak nie umie zrobić, trzeba panowie trąbę. Tu jest w porządku. Ale teraz zobaczyłem, za pierwszym razem, jak to widziałem, nie widziałem, że ten tracking był tak trochę źle zrobiony. Była próba zrobienia tego trackingu na klapkę, więc to akurat spoko. To był man i słuchajcie oczywiście... To było akurat śmieszne. To jest sobie taki pier taki. To był man. Muszę się wyrolować trochę, bo jestem niewyrolowany. Dobra, Toma, teraz... Dobra, co pan? No i to powinno być wycięte. To powinno być wycięte w ogóle na 100%. 3, 2, 1, jesteś smutny. W ogóle Trumpa nie wiedział, że ja będę mu to mówił, tak wymyślałem. Ale patrz, to jest aktor. Dobra Trąba, pamiętaj co miałeś zrobić. Ja mówiłem do Trąby, dobra Trąba, pamiętaj co miałeś zrobić. Na kamerę, wcześniej. Przypomniałem do Trąby dlatego, że miał przeklnąć, żeby montażysta mógł to zacenzurować. Łapka, no mi się bawi. Wow, jest cenzura. Ten film trwa 40 sekund dłużej, nie? Ja myślę, że to wszystko z tym kotem do wycięcia, nie? Chłopakom w paczce wysłałem muzykę z dropami, oni tam powinni drop wrzucić jakiś taki przerąbanego na skacze, wiesz o co chodzi? Same takie fajne momenty. Nie wiem, czy za ten fragment nie zdjęliby filmu, bo to jest z innej... Disneya, no to mogłby być film zdjęty. Ale ogólnie... Pomysł był, nie? Jest okej. Jak to... Uwaga, co? No to specjalnie powtórzyłeś, żeby wykorzystać jeden z fragmentów. Specjalnie powtórzyłem, żeby mógł wyciąć i ten. I tu była druga kamera. No nie, ale słuchajcie, witamy was na dzisiejszym odcinku. Ja jestem Chris, to jest Mati Trąba. Tutaj słuchajcie, dużo lepsza ta zmiana tych kamer. Dynamiczna taka, nie? Pokażę wam, jak się znika, patrzcie. Zobaczmy. Uwaga. To jest test. Patrzcie na to, znika, w tym momencie, to jest legit 100%. Uwaga, patrzcie. Dużo słabiej. Tak. To było po prostu ucięte, nie? No
coś się dzieje, ale te efekty wyglądają taki... tak jeden... Te lampy wyglądają jak disco polo bardziej, a nie jak hip-hop, nie? W takim razie Mordeski, bardzo dziękuję wam. No nie, to jest źle pocięte. Szanujemy za próbę, tak. Ale pierwszy dużo lepszy. Dużo lepszy jeszcze był. Troszeczkę brakuje, no. Ale były fajne pomysły też niektóre. Były, dużo rzeczy były takich lepszych niż w tym poprzednim, ale niestety były takie błędy, których nie można odpuścić. Teraz na taką podstawą lecimy do osoby trzeciej, którą dzisiaj wybraliśmy, ostatniej, więc sprawdźmy to. Dobra, no i ostatni film od Jakuba. On z tego zrobił 5 minut. Czyli będzie dynamiczny, szybki film. Czy będzie dynamika? Zobaczmy. O, tutaj może się zaskoczymy pozytywnie. Pojawiam się i znikam, taka rola magika. What? Chciałem do ciebie dobrać, za dzisiejszym dziękuję. Za mnie, okej. Bombalski. Teraz uwaga, słuchajcie, trąba ma schowane coś pod kurtą. Mati, pokaż mi, uwaga. No. Czyli jest dosyć... No nie, tak samo jak ten Instagram, nie przypięty w ogóle. Tylko po prostu wrzucone w ekran, przyklejone do ekranu. Słuchajcie, wbijajcie tego na Instagram. Tego nie może być tylko za dużo. To też nie przypięte. Zobaczcie to, tu jest druga kamera, patrzcie na to. Zasłoniło bardzo. Tam wszystko zasłoniło, te efekty wszystko zasłoniły. I znowu ten sam. To jest ten bip telewizyjny. I znowu ten sam. To jest coś takiego, że jak za dużo tego używasz, no. To to już jest męczące. Teraz ja oglądam jakąś scenę i pomyślę, Boże, zaraz to znowu będzie. I jak to jest, i jak to będzie, to sobie myślę, Jezu. No, tak jest. I to jest... O nie. A to w ogóle było wycięte, że jesteśmy slow-mo guys? Było wycięte, no. I nie dał slow-mo i widział, że jesteśmy slow-mo guys. W sumie szanuję trochę. Jak ta łapka w ogóle wygląda? Ale w ogóle czemu to jest w takiej dziwnej jakości montowa? Parze, to jest takie jakby... Jakby ktoś wysypał coś na ten ekran. Ale super zabawa! Odpowiedź B. Serio? Net? Odpowiedź C, ale... O nie. Napiszcie w komentarzach. Napiszę w komentarzu, że mnie denerwuje ten dźwięk cały czas. No nie, mam wrażenie, że to najsłabszy akurat. To jest tak, od najlepszego do najgorszego. Tak. Tak się złożyło. Ten pierwszy montaż od Przemysława był naprawdę dobry, serio. Trzeba porozmawiać, co było nie tak, co nie, już tak. Na privie. Ten like się wysunął i to było takie słabe. Tracking do dopracowania, ale Alvin na przykład trackingu nie umiał w ogóle robić, a tracking się robi bardzo łatwo, bo to program za ciebie tak naprawdę robi, tylko trzeba... Tylko musisz klikać. Nie no, ja myślę, że po prostu Przemek został wybrany na naszego nowego montażystę, tyle. Ten film miał to pokazać, miał wskazać tą osobę, którą wybieramy, także Przemek, gratulacje. Ja bym też chciał właśnie, żeby się dowiedział z filmiku. Fajnie, naprawdę Przemek to zmontował, także dziękujemy wszystkim, którzy się zgłosili. Oczywiście, jeżeli słuchajcie i umiecie montować, jeżeli umiecie kamerować, jesteście operatorami kamery, to zgłaszajcie się. Mail poniżej, szukamy dalej osób, myślę, że naszą ekipę... Najwięcej operatorów chyba, będziemy, nie? Powiększali. Najbardziej nam potrzeba... Tak. Fotografów dwóch. Fotografów mamy mega dobrych, ogarnęliśmy, potrzebujemy operatorów. Myślę, że jakiś montażysta w przyszłości też się jeszcze jeden przyda, także zgłaszajcie się, kto chce. A my się z Mordy z wami żegnamy, zostawiajcie łapę w górę. Pamiętajcie, 100 tysięcy łap w górę i zwania Łukiego, a 150 tysięcy i kolejny raz go zatrudniam. Urlopik będzie. No, jak chcecie urlopik dla Łukasza, wbijajcie łapy. Żegnamy się z wami, trzymajcie się do kolejnego odcinka. Siemano i elo!